Zaraz się dowiemy. Okej, okay. Jesteśmy na żywo. A zaraz zaczną się pojawiać pierwsi goście, bo to idzie z lekkim opóźnieniem. Także witam serdecznie. Witam serdecznie na pierwszym live czacie po wakacjach. Mam pierwszego gościa, który jest bardzo ciekawym człowiekiem, zajmuje się bardzo ciekawymi rybami, czyli popularnym gupikiem, ale może sam powie coś o sobie. Mariuszu, oddaję Ci głos. Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Sobierajski. Zajmuję się, tak jak Marcin wspomniał, właśnie gupikiem, hoduję te ryby hobbystycznie pod względem właśnie tego, że po prostu je lubię. Lubię się nimi zajmować, opiekować, obserwować. Wystawiam je na konkursach, mistrzostwach Polski, Europy. Nawet mistrzostwo świata miałem taką przyjemność w Sofii właśnie w 2019 roku. Gupikiem zajmuję się już profesjonalnie od około 5 lat, a tak naprawdę odkąd zajmuję się akwarystyką, czyli gdzieś około 20 lat. No, zawsze ta ryba mi się podobała, zawsze miałem do niej wielki sentyment i to po prostu w ten sposób. Super. Ja witam wszystkich, bo tu sporo osób już pisze, wita się. Co do pytania, czy będzie nagrane? Będzie nagrane, także na pewno będzie można też obejrzeć później. Mariuszu, pierwsze pytanie, które zawsze zadaję osobom, które przychodzą do mnie, tutaj spotykają się ze mną na naszych live'ach, coś na temat samej ryby, o której będziesz mówił, czyli występowanie, gdzie można spotkać gupiki, to chyba przede wszystkim w jakim środowisku. Okej, okay, zacznijmy od tego, gupik prawie oczko, Poecilia reticulata z łaciny. Mm-hmm. Każdy zna, każdy wie, każdy widział, ale tak naprawdę dziki gupik teraz jest w akwariach raczej niespotykany. Znamy wszystkie formy hodowlane, handlowe. Mm-hmm. Natomiast dzika populacja ogólnie wywodzi się z północnej części Ameryki Południowej, prawda? Tam rejon Wenezueli, mm-hmm. Trinidad i tych okolic właśnie, do północnej części właśnie do rzeczy Amazonki. Mm-hmm. Ogólnie rozpowszechniony jest na cały świat, prawda, z racji tej, że jego wielką zaletą było to, jest nadal w sumie, nawet i w akwariach, jeżeli ktoś poławia żywy pokarm, czyli pochłania w ogromnych ilościach larwy komarów. Larwy komarów, które w naturze, w ciepłych rejonach świata są ogromnym problemem ze względu na po prostu powszechną malarię. Dzięki temu człowiek, doceniając tą funkcję właśnie, tą ryby rozpowszechnił, gdzie mógł po prostu w zbiornikach wszystkich naturalnych, sztucznych, gdzie po prostu larwa komara też naturalnie występowała. Mhm. Później, w następstwie tego wszystkiego, po prostu dostrzegł te walory takie, jak ma dziś dostrzegalne z naszej strony, tak, czyli kolorystyka, zmienność, wzory, przeróżne kształty, formy. I w ten sposób trafił do akwariów. Pierwszych hodowców przypadkowo, zauważywszy tą cechę, zaczęli ją po prostu utrwalać. Jedną, drugą, trzecią, dzielić się ze znajomymi i po prostu z czasem, no tam wiadomo, zaczęło po prostu, chwaląc się jeden drugiego, doszedł do wniosku, że trzeba po prostu zrobić jakieś pokazy. Najpierw to były pokazy jakieś lokalne, jakieś w szkołach, w jakichś klubikach małych, później po prostu bardziej profesjonalne. Tak naprawdę po II wojnie światowej zaczął się wielki boom na te ryby. Zaczęły się profesjonalne pokazy, organizowanie się właśnie profesjonalne kluby, prawda? No to jest cała historia tego. No tak, a powiedz mi taką jedną rzecz, czy uważasz, ponieważ często gupik uważany jest za taką rybę dla początkujących, czy według ciebie jest to ryba dla osób początkujących, czy jednak przysparza pewnych problemów? Więc tak. Dzika populacja, która była na początku hodowana w akwariach, no to była ryba uważana za rybę pancerną. Ona wytrzymała wszystkie warunki, wszystkie niedogodności, zaniedbania i naprawdę... No tak, kiedyś trzymane w słoik. Tak, wtedy był uważany że za rybę dla każdego, za po prostu rybę niezniszczalną. Mnożył się na potęgę, łatwo było go trzymać w bardzo małych zbiornikach.
No dziś niestety problem rośnie wraz z po prostu, że tak powiem, z jakością tych ryb. One są coraz większe, coraz piękniejsze, coraz bardziej rozwinięte mają płetwy, w związku z tym, że są po prostu bardziej podatne na choroby. Z tego względu robią się też i trudniejsze w takiej pierwszej hodowli, tak? Kiedy ktoś kupuje sobie rybkę, nie potrafi jeszcze, tak powiem, wszystkich prawidłowo wykonywać funkcji przy niej, tak, wszystkich pielęgnacyjnych spraw i te ryby w tym momencie zaczynają cierpieć na tym, bo człowiek też się uczy, całe życie się uczy i tak naprawdę głupika się trzeba nauczyć dobrze chować. To nie jest tak, że się kupi i wszystko jest ok. Po prostu trzeba troszeczkę więcej wiedzy, żeby dobrze z tą rybą współżyć, tak powiem. Okej. Tutaj mam do osób, które oglądają nas, w każdej chwili możecie zadawać pytania, bo to jest ten live chat, także zadawajcie pytania. Ja tu mam pytania, które też nadesłał jeden z naszych kolegów, także zadam jedno z nich. Pozdrawiamy Wojtka. Pozdrawiamy Wojtka. Tak, czy głupiki krótkopłetwe są mniej wymagające i bardziej odporne od tych długopłetwych? Troszeczkę już wspomniałeś o tym w tej chwili, ale może rozdziel. Ciekawe pytanie. No, długopłetwe przede wszystkim mają delikatniejsze ogony, no bo z racji tej długości płetw. To jest tak, że mogą mieć mocniejszego strumienia powietrza, strumienia wody, od ostrzejszych roślin, bo ten wachlarz piękny, triangla, czy wachlarza, czy na przykład proporczyka, jeżeli ktoś ma standardowe ryby, może się rozerwać, może się łatwo uszkodzić. Ryby mogą mi podskubać. Ryba krótkopłetwa jest zwinniejsza w pływaniu. Prawda, nie ciągnie za sobą tego ogromnego ogona. Z tego względu jest mniej narażona na uszkodzenia mechaniczne. Czy fizycznie jest bardziej odporna, to jest szereg czynników wpływających na odporność ryby, które są wewnętrzne i zewnętrzne. Począwszy od pakietu genu ryba przynosi, kończywszy na warunkach, jakie hodowca stworzy tej rybie, czym ją karmi, w jakiej temperaturze trzyma. Może mieć super odporne triangle, które są w idealnych warunkach i bardzo, powiedzmy, delikatne nawet i mieszańce, które są po prostu granicznie trudnych, ciężkich warunkach i ta odporność ich po prostu jest bardzo niska. Tak? Nie ma tu takiego jednego złotego środka. Trzeba po prostu dbać o rybkę, musi mieć dobre warunki i będzie na pewno wtedy odporniejsza. Tak? Okej. Pierwsze pytanie. Dlaczego głupiki robią się po jakimś czasie jak sznurek? Czyli to takie chude, rzeczywiście to się zdarza chyba najczęściej u samic, jest to widoczne. U samic, ale i u samców. Sprawa wygląda w ten sposób, że bardzo często jest to wynik po prostu chorób pasożytniczych czy chorób układu pokarmowego, niewłaściwego karmienia. Wychodzone ryby mogą być na przykład źle karmione, za rzadko, ale jeżeli robią się wśród całego stada, pojedyncza sztuka przykładowo taka, no powiedzmy cała grupa będzie chuda, no to wiadomo, jakiś zewnętrzny czynnik. Natomiast jeżeli pojedyncza sztuka może mieć po prostu problem z pasożytami, problem z fizjologicznymi po prostu, z fizjologicznymi sprawami wewnętrznymi. Tak? Każda ryba jest tak samo jak każde inne stworzenie, może mieć problemy wewnętrzne, zdrowotne i tego człowiek też nie przewidzi. Okej. Kolejne pytanie. Tutaj jest pytanie od Rafała odnośnie jak zostać sędzią międzynarodowym w konkursie głupików? No, sędzia międzynarodowy może zostać osoba, która przejdzie szkolenie takie, na takiego sędziego. Szkolenie polega na tym, że no, taka osoba powinna być członkiem któregoś z klubów głupikowych. Tych klubów mamy w Polsce 6 w tym obecnym czasie. Jest po prostu zgłaszana do organizacji głupikowej i KGH, to jest taka międzynarodowa organizacja zrzeszająca hodowców głupików, prawda? I że tak powiem, zgłoszona przez własnego prezydenta do zarządu jako kandydat. Przychodzi takie szkolenie na konkursach. Na konkursach po prostu trzech musi przejść szkolenie podczas sędziowania, żeby mogło być potwierdzone, że ta osoba jest przygotowana, zna się i może podjąć właśnie pracę sędziego na kolejnym, którymś tam konkursie. Tak? Na konkursach występuje jako adept, czyli też sędziuje ryby, jednocześnie podpytuje się innych sędziów, co jest dobrze, co jest źle, czy, co, że tak powiem, musi doszlifować. Oczywiście na
no spokojnie sam też doszlifuje swoje umiejętności, to też nie stoi na przeszkodzie. Ważne, żeby jak najlepiej wykonywał później tę pracę swoją. Rozumiem. Tutaj jest bardzo fajne pytanie, które ja chciałem zadać i Wojtek zresztą też dodesłał podobne. Ile trzeba mieć zbiorników, aby utrzymać jedną linię bez, powiedzmy, mieszania krwi? O. Bez mieszania krwi. No, prawda jest taka, że im więcej, tym lepiej. Okay. Powiem na moim przykładzie, bo każdy hodowca ma tak naprawdę swój sposób na to i tu nie można powiedzieć, że jest jedyny wyznacznik. W moim przypadku jest to 10 do 12 zbiorników. Kiedy to są one różnej wielkości, podzielone zależy od funkcji. W jednych są na przykład samce oddzielone po selekcji, następnie te samce są potem dzielone na lepsze, na gorsze, na kolejne zbiorniki, samice tak samo są podzielone na osobne zbiorniki, nie pływają razem te ryby. Dobierane są potem do kojarzeń, w tym momencie też w osobnych zbiornikach są te pary rozpłodowe. Natomiast, żeby nie dolewać świeżej krwi, należałoby te ryby też podzielić na osobne zestawy hodowlane, tak zwane. Czyli, czyli ja stosuję system 2 plus 3, czyli 2 samce plus 3 samice i wówczas z nich potomstwo selekcjonujemy i w dalszym ciągu następnie wybieramy kolejne osobniki, co jakiś czas zamieniając z tych zestawów właśnie osobniki, żeby przekładać samce na przykład do innych samic, z samcem numer 1 na przykład do samic numer 2, ze względu na to, że tą krew w miarę odświeżać we własnym, powiedzmy, stadzie, tak? Oczywiście ta sytuacja też nie będzie trwała wieki i za jakiś czas będziemy zmuszeni dopuścić tej świeżej krwi, ale to robimy w ten sposób, że jak najbardziej zbliżone genetycznie czy fenotypowo ze względu na wygląd zewnętrzny, tak? Musimy sobie dobrać te ryby. Ktoś, kto hoduje daną linię, wie, czego oczekuje, wie, czego szukać i może tam zawsze u kogoś innego też znaleźć takie ryby, które akurat mu się spodobają, przypasują tak do jego wizji tej linii hodowlanej, tak, którą prowadzi, nad którą pracuje. Okej, kolejne pytanie. A co zrobić z odmianami weloniastymi, gdzie gonopodium jest długie i utrudnia zapłodnienie samicy? Czyli chodzi po prostu o problemy z zapłodnieniem. Sytuacja jest taka, że to znowu genetyka się wkrada. W takiej sytuacji część samców ma krótkie gonopodium, a część ma długie gonopodium w potomstwie. Należy do rozmnażania wybrać samce, które mają krótkie, prawidłowe te gonopodium, gdyż te samce z tym długim gonopodium mają problem, one chcą, mają po prostu ten problem, jeżeli nie mogą trafić tam, gdzie trzeba. Jest taka teoria, że można tego gonopodium odciąć na żądaną długość, tam kilku milimetrów, ale tak, ja tego nigdy nie robiłem, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było skuteczne. Te ryby na pewno będą próbowały, ale jednak gonopodium w pełni wykształcone, ono jest złożone z kilku elementów, tam jest łyżeczka, haczyki, takie sprawy, natomiast ucięte ono nie jest tak naprawdę w pełni zbudowane, więc ten samiec, pomimo że będzie miał krótsze w tym momencie, może mieć nadal problemy z zapłodnieniem. No tak, a powiedzmy, czy zdarzają się mutacje, w których, czy linie głupików, w których bardzo podobne barwy mają i samce z długim gonopodium i z krótkim i wtedy można je krzyżować między sobą? To są miotowi bracia, którzy właśnie część ma prawidłowe, a część nie, bo to ta cecha występuje po prostu nie u każdego samca z potomstwa, tak? Aha, czyli zawsze jest szansa na zdobycie samca, który bez problemu będzie dalej był w stanie utrzymać linię w tej, powiedzmy, kolorystyce, którą chcemy zachować. Prawidłowo tak, jeżeli to jest hodowla robiona racjonalnie, będą samce i takie, i takie. Okej. Tutaj pytanie, czy masz głupiki albino i czy ulubione kolory, jakie masz głupików, albo nie tyle kolory, co też kształt. Ja już wiem. Chodzi o... Ten kształt to tak naprawdę to jest standard tak zwany. Tak, mamy w tej chwili 13 standardów z właśnie głupików wystawowych i ja hoduję tak naprawdę u siebie lirę i gierkę. Pokażę troszeczkę. To są oczywiście to jest tylko grafika tak naprawdę obrazująca, jakie to kształty. To są moje ulubione. Ja tak naprawdę od zawsze chciałem mieć te standardy u siebie. To było moje marzenie, odkąd historia mojego życia.
W 2002 roku kupiłem pierwszą z książki Gupik Marka Łabaja i zobaczyłem ryby po prostu na jego zdjęciach. To nie były idealne ryby, jeżeli chodzi pod względem standardu, ale te zdjęcia zapadły mi zawsze w pamięci i zawsze chciałem mieć te ryby. Okazuje się, zdarzyło tak naprawdę dopiero, tak jak mówię, no, odkąd profesjonalnie się zajmuję Gupikiem, czyli od 2015 roku, kiedy właśnie na wystawach Gupikowi dokładnie mogłem tak naprawdę zdobyć pierwszy raz lirę, bo igiełki wtedy jeszcze nie było, igiełki dopiero sam tak naprawdę wypracowałem. I to są moje ulubione kolory, no tfu, Boże, kształty, standardy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, no ulubionym jest kolor, który jest na moich lirach, to jest platynowy. To jest połączenie właśnie niebieskiego z żółtym, w fajnym właśnie ułożeniu, wzorek tam jest też i tak dalej. Natomiast igiełki moje są w koloru żółtego, to jest wzór snakeskin tak zwany. No nie jest moim ulubionym, nie ukrywam. Kiedyś nawet mi się nie podobały taki wzór w ogóle na Gupiku. Później po prostu się do niego przekonałem. I teraz nawet prowadzę pracę nad tym, żeby jednak jeszcze inne kolory wprowadzić na ten standard. On jest jeszcze niedopracowany. Igiełka jest bardzo trudnym standardem. I dużo pracy mnie kosztuje i czeka przede mną, że tak powiem, jeszcze z tym standardem. Może mi się kiedyś uda zrobić fajniejszym kolorze. Na przykład podobają mi się półczarne z czerwonym ogonem. Bardzo fajny kolor Gupika. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Jak często podmieniasz wodę swoim rybom? I powiedzmy, czy potrzebują częstych podmian? Jakie parametry wody uważasz są najlepsze dla Gupika? Parametry wody to można znaleźć tak naprawdę wszędzie w internecie. Dobra, wracamy do ten. U mnie w akwariach jest, będę się opierał cały czas na swoich praktyce. Jest temperatura 24 stopnie. Uważam, że dla krótkopłetwych mieczowych 24-25 jest temperaturą wystarczającą. Dla odbębiarkopłetwych, jak ktoś ma triangle, lepiej, żeby ta temperatura była 25-26 stopni. Te rybki są po prostu bardziej wymagające, lepiej wtedy rozwijają właśnie te piękne, duże ogony. Natomiast parametry wody. U mnie twardość wody 12 stopni niemieckich, tak. pH około 7-7,5 stopnia. Podmiany, jak często? Ludzi zadziwi to. Ja robię 3 razy na dobę. Dobowo wychodzi to 15%, ale nie robię tego ręcznie. To jest zrobione w automatyce. Okay. Po prostu mój projekt sprawdza się od 2,5 razy. Dodam tylko, że dodaję jeszcze sól. Sól po prostu w ilości gdzieś tak 14-15 gram na 20 litrów wody do podmian. I to jest tak naprawdę, stosuję takie tabletki do zdatniaczy. Świetna sprawa, bo ta dawka soli jest zawsze idealna. Taka sama. To samo do Artemii klucza, też ta soli jest wykorzystywana. Ona jest bez dodatków, bez niczego, także same, czyste NACL. Mm-hmm. Okej, okay. Kolejne pytanie jeszcze, chyba że masz jeszcze coś do dodania, bo jeżeli nie mam, tutaj kolejne pytanie. Nie, po prostu mówię, że coś... Odnośnie jeszcze klubów, bo powiedziałeś, że jest 6 klubów w Polsce, czy jest jakaś strona, na której mógłbyś polecić, na której jest lista tych klubów i nie tylko tak. Powiedzmy polskich, ale również zagranicznych? Taka strona istnieje w internecie, adresu z pamięci teraz nie podam, to jest po prostu strona organizacji naszej międzynarodowej, do której także i mój klub też należy, w sensie jako jestem członkiem tego klubu, to jest strona IKGH właśnie, to jest to, przepraszam, tak? Tak jest. Należy sobie wpisać wyszukiwarkę po prostu, te 4 IKGH, wyskoczy po prostu wyniki wyszukiwania i kliknąć tą stronę, tam są wszystkie takie podstawowe właśnie lista klubów, lista sędziów, wszystkie materiały związane z przepisami IHS, z konkursami, z datami, z miejscami, tam można się wszystkiego dowiedzieć na temat działalności tych, można powiedzieć, profesjonalnych wystawców, tak. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz, czy wszystkie polskie kluby zrzeszone są w IKGH? Tak, te oficjalne kluby polskie są zrzeszone w IKGH. Super. Okej, okay, następne pytanie. Czy temperatura wody ma znaczenie przy rozmnażaniu większej ilości samic lub samców? Chodzi bardziej o uzyskanie pewnie większej ilości w narybku, większej ilości samic lub samców. Też chodzą takie teorie, że niby wyższa temperatura ma wpływ na płeć. Ja tego u siebie nie zaobserwowałem. To naprawdę jest zależne od odmiany ryb, od sposobu karmienia, od wieku ryby.
jest mnóstwo czynników, które wpływa, nie tylko temperatura. Być może ona wpływa na przeżywalność, powiedzmy, plemników bardziej niż sterowanie płcią, bo wiadomo, że plemniki mamy właśnie męskie i żeńskie, czyli które zapłodnią właśnie, będzie zarodek męski bądź zarodek żeński. To jest genetyka. Natomiast temperatura może mieć jedynie wpływ na przeżywalność tych plemników bądź później zarodków. Natomiast nie jest to udowodnione naukowo. Ja u siebie tego nie zaobserwowałem, tym bardziej, że u mnie jest stała temperatura. Nie bawię się, nie reguluję temperatury w dół, w górę, jest 24 stopnie nocno. I przede wszystkim najważniejsze na rozmnażanie głupików jest stabilna temperatura, pamiętajcie Państwo, stabilna na to, żeby one były zdrowe, silne, nie może ona się wahać. Dobowe różnice mogą wystąpić tam w granicach 1-2 stopnia, nie może to być cały czas systematycznie szok, po prostu w górę, w dół, bo ryby po prostu zachorują momentalnie. Mhm. Okej, okay. Kolejne pytanie tutaj jeszcze od Wojtka, moim zdaniem bardzo fajne. Ponieważ na forach często pojawia się opinia, że krzywizny ciała są spowodowane chowem wsobnym, ale przy hodowli i selekcji, czy też przy tworzeniu swoich linii kojarzy się synów i córki z rodzicami. No, braci z siostrami też. No właśnie, czy mógłbyś to rozwinąć, ponieważ to często rzeczywiście pojawia się taka, często pojawiają się zdjęcia tych takich no, krzywych samic Jasne. Najczęściej, czy też samców, ale to częściej jest... chyba samic. Można powiedzieć, że to jest typowy problem, który występuje mosto w internecie. Pytania, dlaczego tak jest, co mogę, jak mogę mu pomóc. Z reguły także zapytamy jeszcze raz, słuchaj. Tylko teraz już eksperta. Dawaj. Okej. No dobra, tak. Powiem tak, skrzywionego głupika nie da się wyleczyć, on nie będzie już prosty. Natomiast przyczyn i krzywizny jest też cały spektrum. Począwszy od... No mogą być te problemy genetyczne jakieś, bo to jest też niebezpieczna sprawa, bo jeżeli takie ryby rozmnażamy, to one mogą przekazywać w genach tą krzywiznę. Ona może nie wystąpić od razu na rybku, może się później też uwidocznić, ale to też nie jest pewnik, że ona nie występuje poprzez przekazywanie w genach. Może też być złe karmienie, właśnie zmieniająca się temperatura, szybkie zmiany parametrów wody. Często takie ryby kupione się wyginają właśnie poprzez złą adaptację, nie prowadzone kwarantanny. Nagle ktoś przywonosi rybkę, ojej, fajna rybka, puszcza do akwarium, ona zapadnie się krzywi. Często samice osłabione na przykład po porodzie bardzo często się krzywią, prawda? Dla samicy głupika poród jest samo obciążeniem jak dla kobiety, na przykład poród dziecka, tak? Może być tak, że ona po porodzie po prostu te mięśnie wycieńczone też w stanie skurczy, do ryba już zostaje krzywa. Nie ma jednego pewnego sposobu, który można by powiedzieć, że jest przyczyną tej krzywizny, tak? Może być uszkodzenie mechaniczne. Taka rybka może po prostu, że tak powiem, być uszkodzona przez innych mieszkańców. To też nie zawsze jesteśmy przed akwarium, nie widzimy tego. To po prostu są wiele czynników, które składają się na jeden objaw, powiedzmy, chorobowy. To jest choroba taka fizyczna, tak? No, występuje po prostu poprzez wizualne takie zniszczenie wyglądu tej ryby, tak? W ten sposób. Właśnie. Często też pasożyty. Często też pasożyty są przyczyną takiej sytuacji, też po prostu jest uszkodzenie ciała poprzez na przykład opuchnięty brzuszek, tak, bo wewnątrz wielkach są nicienie, które powodują, że brzuszek puchnie, ta skóra się napina, te mięśnie się rozciągają, żebra się rozchodzą i w tym momencie też następuje wygięcie kręgosłupa. Poprzez bardzo obfitą ciążę też może to nastąpić, poprzez problemy z porodem też może to nastąpić, no mnóstwo jest czynników tego typu. Natomiast czy uważasz, że jest to, czyli jakby te główne problemy, które mogą to spowodować, niekoniecznie są związane z tym właśnie krzyżowaniem tych dzieci z rodzicami. Jest to jeden z powodów, aczkolwiek ja prowadzę linie, które są 5 lat prowadzone w sposób poprzez krzyżowania wsobne i siostrzane i do tej pory pojedyncze sztuki się czasem zdarzą, urodzą się krzywe. Pojedyncze sztuki. Natomiast ja takie ryby eliminuję bez skrupułów z hodowli. Nigdy nie trzymałbym takich ryb do dalszych, że tak powiem, raz, że brak miejsca, dwa, że wizualnie wygląda ładnie, trzy, że może to być po prostu choroba, powiedzmy, zakaźna, tak jak nicianie, czy coś mogą się roznosić między osobnikami. No tak, oczywiście, to prawda. Słuchaj, zapytam, bo tutaj też Rafał zapytał, czy masz tylko głupiki, czy jeszcze jakieś inne ryby żyworodne?
Z żyworodnych, no jeszcze żyworódkę Endlera dostałem nie tak dawno w sumie. Wcześniej miałem, kiedyś miałem, dlatego z sentymentu nadal ponownie, że tak powiem, uzyskałem te ryby od Wojtka właśnie. Jestem bardzo wdzięczny mu za to. Dwie odmiany żyworódki Endlera mam. Chciałbym mieć mieczyki, ale po prostu, drodzy Państwo, no nie jestem w stanie mieć miejsca. No tak. Jakbym miał miejsce, dostawiłbym znowu akwaria na Guppika. To jest taki niestety nasz odwieczny problem akwarystów. Miejsce. No chciałbym tak. Mieć ale coś za coś. Wiesz co, zapytam w takim razie, jak już to powiedziałeś, że byłyby i tak kolejnymi akwariami na Guppika, to wtedy jaki standard? Myślę, że ten sam, co jest, po prostu inne warianty kolorystyczne bym próbował uzyskać. Okej. Myślałem, że jednak jeszcze jakiś inny. Kolejne pytanie. Czy wyławiać na rybek przy rozmnażaniu danej linii, czy tylko niektóre, myślę, że chodzi o linie, są bardziej mięsożerne, w sensie polują na swój narybek, czy też zaobserwowałeś to, żeby któreś były, nie wiem, chętniej zjadały swój narybek, a inne po prostu ignorowały go i pływały z nim? No to jest bardzo ciekawe pytanie, wiecie Państwo, bo u mnie akurat, jeżeli mam kilka właśnie podzielonych stad zarodowych, przykładowo trzy różne stada zarodowe, samice są z tego samego, powiedzmy, miotu, samce, no zależy, jaki tam prowadzę program budowlany, czy to jest kolega, czy to jest brat, czy to jest ojciec. Natomiast są podzielone przykładowo na trzy zbiorniki i naprawdę siostry, to sam sposób karmienia, ta sama temperatura, ta sama woda, to samo światło, ten sam czas świecenia, wszystkie czynniki takie same. Są samice, które ganiają te młode, są samice, które nie ganiają tych młodych. Dlatego ja zapobiegawczo stosuję kotniki własnej, że tak powiem, roboty, plus do tego żyłkę taką, można znaleźć sobie w internecie, ona działa jako rośliny. Dlaczego żyłka, nie rośliny? Po prostu warunki hodowlane nie pozwalają mi po prostu na rośliny. Muszę mieć sztuczny taki wypełniacz, którym ten narybek będzie mógł się skryć, a samica go po prostu, zresztą dla jego komfortu jest lepiej, jak gdzieś się może po prostu chwilowo przytrzymać ten początkowy kilka dni, żeby on nabrał sił, wtedy on się lepiej czuje, w czymś po prostu jest schowany, tak? Nie pływa w czystym szkle. Natomiast nie ma takiej pewnej w tej sytuacji rady na to, no bo niektórzy mówią, a lepiej karmić mięsa. Ja stosuję cały czas artemię do karmienia, granulaty przy różnego rodzaju, pokarmy pyliste, pokarmy płatkowe. Te ryby mają zróżnicowaną dietę i naprawdę zależy to od temperamentu samicy. Z reguły nie jedzą, aczkolwiek zdarzy się taka, która chce je gonić, próbuje je gonić, no nie da rady ze względu na kotnik, ale ma takie, że tak powiem, predyspozycje do tego. No tak, wiesz co, tutaj pani Ola zadała dwa pytania, które mógłbym w sumie połączyć. Przede wszystkim jedno, z jakimi rybami dobrze czują się Guppiki, a drugie pytanie może trochę zmienię, ale czy trzymanie, wiesz, pojedynczych sztuk jest dla nich dobre, czy jednak dużo lepiej czują się, kiedy jest ich więcej w akwarium ogólnym? Okej. Zacznijmy od tego, z jakimi rybami. W moim przypadku, prowadząc hodowlę, no nie prowadzę akwarium ozdobnego z guppikami, ale prowadzę takie coś jak hodowla towarzysząca, czyli są wśród guppików u mnie oczywiście glonojady, kirysy, ze względu na to, że to, co guppik nie zje, to sobie dojedzą te rybki denne, posprzątają. Funkcja po prostu typowo czyszcząca jest tych ryb. Z jakimi rybami się dobrze czują? No przede wszystkim rybami nieagresywnymi, nie takimi, które próbują je zjeść. Z rybami małymi, prawda, drobnymi, też stadnymi, z przykładowo no nie wiem, neonkineza, jakieś bystrzyki, jakieś drobniczki, coś tego typu. Mogą to być mieczyki, aczkolwiek no może się zdarzyć, że mieczyk zje na rybek guppika, prawda. No nie polecam pyszczaków, nie polecam dużych pielęgnic, prawda. Zostanę czasami się, też niestety brzanki. Czasami też niestety brzęki. Też. Wszystkie gatrowaty. Ktoś nawet chciał kolesia zdobnego wpuścić do akwarium i takie rzeczy przecież też się zdarzają, to też będą polować na ryby. To jest naturalny po prostu dla nich pokarm przy pewnej wielkości, różnicy wielkości, tak? Guppik nie rośnie wielki, a karaś potrafił rosnąć spory. Taki przykład. Okej. Kolejne pytania. Jak się czują, Marcin, czy lepiej w stadzie? Oczywiście, że w stadzie się czują. Pojedynczo trzymane samice w kotnikach, no trzymamy ze względu na modę. Natomiast one też przechodzą wtedy stres i lepiej, jak te ryby są zawsze w stadzie, tak?
Dokładnie tak. Powiedz tak, jaki preparat polecasz do zastosowania na kwarantannie dla nowo zakupionych gupików? Czy preparat, czy jednak, nie wiem, większe stężenie soli? Moi drodzy, powiem szczerze, ja nie kupuję ryb, kupuję bardzo rzadko. Natomiast przede wszystkim kwarantanna, przede wszystkim rybie, którą kupimy, musimy stworzyć jak najbardziej idealne warunki, żeby ona ten stres związany z nowym miejscem przechodziła jak najlżej. Ideałem byłoby, gdybyśmy mieli wodę nawet od osoby, od której kupujemy tę rybkę. No, ze sklepu ciężko, bo w sklepie oczywiście te ryby przyjeżdżają, są do nowej wody, więc raczej sprzedawca nam nie będzie dawał 10-15 litrów wody z akwarium sklepowego, ale od prywatnego hodowcy możemy się postarać o to. I takie akwarium kwarantannowe możemy w tą wodę zaopatrzyć i stopniowo, nie nagle w ciągu, powiedzmy, wpuszczamy z worka do akwarium ogólnego, tylko stopniowo przygotowujemy tą wodę, przystosowujemy do warunków, które mamy u siebie. Czyli stopniowo robimy podmianki, oczywiście cały czas dodajemy stopniowo coraz większej ilości swojej wody, że ta ryba po prostu zmieniła te parametry. To nie można zrobić tego skokowo. Jakie preparaty? Preparaty podajemy tak naprawdę kiedy ryba jest chora. Kiedy nie jest chora, staramy się tego uniknąć, bo to jest chemia, jakby nie było. Oczywiście wszelkiego rodzaju uzdatniacze czy środki wspomagające przygotowanie wody jak najbardziej wskazane. Chodzi o to, że one chronią na przykład śluzówkę ryby, która jest najbardziej narażona na nowe warunki. Sól stosuję zawsze, tak jak wspomniałem, do odmian stosuję i tu też jest wskazana, żeby stosować ryby żyworodne, zwłaszcza gupik, on naturalnie żyje w miejscach, gdzie ten sól jest naturalnie w tych zbiornikach występuje, więc z racji tego jest przystosowany do zasolonej wody. Nie musi to być duże zasolenie, ale ta sól po prostu powoduje bardzo dużo czynników, które poprawiają mu kondycję, samopoczucie, tak, od ochrony śluzówki poprzez wsparcie układu odpornościowego, czy układu trawiennego, czy po prostu wsparcie wymiany osmotycznej, no, ochrony skrzelną, mnóstwo tych czynników jest, kiedy ta sól po prostu pomaga, tak. Preparaty lecznicze, tak jak powiedziałem, stosujemy wówczas, kiedy ryba choruje, a tu jest akurat ogromny temat. To nie jest pewnik, że ryba w każdych warunkach, ten preparat, który zastosujemy, idealnie pasuje do tej choroby. To trzeba robić badania, trzeba obserwować, trzeba troszeczkę się pytać, dowiadywać, czytać ulotki. Mnóstwo naprawdę czynników, żeby to dobrze trafić. Okej, pytanie od pana Konrada. W jakim wieku rozdzielasz młodzież na płci? I tutaj dalszy może jeszcze ciąg przeczytam od razu. I czy nie zdarzają się przedwczesne zaplemnienia w akwariach z młodymi rybami? Jak zapanować nad chowem wsobnym? Kilka pytań na raz. Powiedzmy może nad chowem hodowla chów, niekontrolowanym bardziej. Mhm. Bo wsobnie, jeżeli ktoś prowadzi hodowlę tych ryb planowaną, tak, w jakimś założeniu, to te chowy wsobne się robi. Natomiast przed nieplanowanym zapłodnieniem, oczywiście jak najwcześniej zrobić selekcję, rozdzielić te ryby na płeć. Ja stosuję taką metodę, że daję im zawsze tak około 4 tygodni czasu, kiedy sobie rosną spokojnie, bez stresu, karmię jak najwięcej, podmianki, karmienie. Po 4 tygodniach, bynajmniej ja już wyraźnie widzę, które są samiczki, tak. Głównie o plamce po prostu z tyłu brzucha o samiczki. To jest pierwszy objaw, kiedy można te ryby z dość dużym prawdopodobieństwem dobrze, poprawnie podzielić. Zdarzy się, że przykładowo tam jakiś, nie wiem, pojedynczy samiec, czy zaplącze, czy samiczka, ale później następstwo przy, powiedzmy, 8 tygodniach samiec zaczyna się wybarwiać, tylko na podium zaczyna się przekształcać. W tym momencie on jeszcze nie jest w stanie zapłodnić samiczki, ale to bardzo szybko następuje i później, tydzień później już może być, ale to mówię, obserwując, przede wszystkim obserwować te ryby, jesteśmy w stanie zabezpieczyć je przed taką ewentualnością. Okej, to może tak, tu kolejne pytanie o tak naprawdę karmienie. Czy dla narybku artemia, czy granulat białkowy? Powiedzmy w ten sposób, narybek jak się urodzi, to przez pierwszą dobę ja nie karmię. Ja będę cały czas się opierał o swoich doświadczeniach, bo każdy ma swoją wiedzę, każdy ma swoje doświadczenia, więc powiedzmy na moich. Zauważy, że samica się koci, oczywiście notuje dzień, w którym tam nastąpiła ta sytuacja, prawda? Samiczkę po okoceniu zabieram, bo dostanę w tym akwarium, gdzie się urodziły.
Mhm. I pierwszą dobę nie karmię. Następnie zaczynam karmić preparatem pylistym dla narybku. I to jest tak, powiedzmy, do tygodnia czasu, jeżeli jest drobniejszy narybek, bo też nie zawsze się rodzi takiej samej wielkości, u młodej samiczki może być na przykład drobniejszy, karmię go troszeczkę dłużej. Natomiast jak jest większy, jest w stanie, że tak powiem, pobierać już larwy artemii, od razu, że tak powiem, przechodzę na artemię, daję wówczas artemię plus granulat pylisty cały czas, bo jednak w dużych granulach nie pochną te maluszki. I na zmianę. Chodzi o to, że artemia jest bardzo dobra, ale też mhm. nie można monotonnie karmić. Należy cały czas urozmaicać rybą, cały czas zmieniać pokarm, żeby nie ciągle nie było tego samego. Tak jak my byśmy ciągle jedli chleb, że tak powiem, masłem, no przeje się tak. No tak. Wiesz co, jeszcze powiedziałeś tu ciekawą rzecz odnośnie wielkości narybku, bo rzeczywiście ja sam posiadam trochę głupików i wiem, że narybek potrafi być różnej wielkości. Czy uważasz, że jest to też uzależnione od tak naprawdę ilości akurat wyprodukowanej przez daną samicę? Ponieważ no, myślę, że ta sama samica miesiąc po miesiącu potrafiła mieć nawet różnice wielkości tego narybku, ale też były duże różnice ilościowe. Tu też jest wiele czynników na to wpływa. Mm-hmm. Załóżmy od samicy, od ilości narybku, który jest w brzuchu samicy, tak? Tak samo od rodzaju pobieranego pokarmu, od stresu, bo w stresie samica może też wcześniej się okodzić, te mury mogą być jeszcze niewykształcone, od temperatury, jeżeli się waha temperatura, w jednej ciąży była niższa, później jest wyższa, też może to wpłynąć na rozwój narybku, poprzez nawet, że tak powiem, znowu geny, tak, czyli to, kto był samcem, to był ojcem, tak, jeden samiec no tak. może mieć, potem może skrzyżować z innym samcem, zależy od sposobu hodowli, już w tym momencie narybek też się może różnić. Im bardziej oddalone od siebie będą, że tak powiem, ojciec z matką genetycznie, ten narybek może być większy, silniejszy. Mhm. Rozumiem. Wiesz co, wróćmy troszeczkę do wystaw, bo przez to, że niestety, ja się bardzo cieszę, że tyle osób dzisiaj reaguje tutaj na nasz czat i zadaje tyle pytań. Natomiast jest tu bardzo fajne pytanie, czy niezrzeszeni w klubach akwaryści mogą pokazywać ryby na wystawie? Oczywiście, że tak. Mogą i wystawiają. Są tak samo oceniani, tak samo zdobywają miejsca, może nawet mogą wygrać, przecież nikt nie powiedział, że taka osoba nie może wygrać. Tylko że wyniki tych osób nie są brane do Mistrzostw Europy. Po prostu każda wystawa, ona ma swoje, że tak powiem, zapomniałem słowa, no jedne są po prostu brane do Mistrzostw Europy jako kwalifikujące wyniki do Mistrzostw Europy, a inne są po prostu jako zwykłe konkursy. Tak? I te, które są kwalifikowane do wyników Mistrzostw Europy, tam przechodzą tylko wyniki osób zrzeszonych w konkursach. Także nie trzeba być w klubie, można wystawiać ryby, można być ocenianym, można zdobywać punkty. Co ciekawe, są prowadzone również Mistrzostwa Polski, między innymi właśnie przez nasz klub. Wiesz, Marcin, o co chodzi. Natomiast tak. W tych Mistrzostwach Polski te osoby są też brane do punktacji, do wyników. Więc można zostać mistrzem Polski w takiej sytuacji na przykład. O, niezrzeszony. Niezrzeszony oczywiście. Polski. Tak jest. Ale wiesz co, jak już też rozmawiamy o wystawach, powiedz mi tak, ile średnio w roku, oczywiście pominę ten rok, ponieważ ten rok jest specyficzny i niewiele dzieje się tak naprawdę w akwarystyce gdzieś wyjazdowo, czy poza domem lub internetem, ale powiedzmy mówimy o latach, kiedy normalnie odbywają się wystawy, ile wystaw w Polsce można odwiedzić średnio? Konkursy Gupika są prowadzone w dwóch kategoriach. Kategoria trójek, gdzie oceniane są trzy samce i teraz miały być oceniane dodatkowo jeszcze samiczka dla każdego zestawu. Niestety jeszcze nie było takiego konkursu, bo specyfika pandemii nie pozwoliła na to. Natomiast drugi typ konkursu to są tak zwane pary, kiedy są oceniane samice, samica. Mhm. No i tu akurat przepisy są interpretowane w ten sposób obecnie, że na kraj mogą być tylko no niestety dwa konkursy, czyli pary i trójki. I takie się odbywają praktycznie co roku w Polsce. Natomiast no, my ogólnie jako hodowcy chcielibyśmy tych konkursów jak najwięcej.
i tak naprawdę dla nas mogłoby być 10 i byśmy też chętnie w nich brali udział. Natomiast są też konkursy zagraniczne oczywiście i tam też można brać udział. Tak, pary i trójki. Tak, tylko, ponieważ ciekawostką jest to, że tutaj, że tak powiem, nie trzeba być fizycznym uczestnikiem wystawy, żeby wystawiać swoje ryby. Nie, no oceniamy ryby, nie wystawców tego. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że ktoś nie musi, wiesz, jechać na drugą stronę Polski czy nawet Europy, a nadal być wystawcą, także chyba jest to też takim plusem. I gdyby było tych wystaw więcej, też nie było, nie komplikowałoby to z pewnością tutaj hodowcom tego, że musieliby się gdzieś tam stawić, żeby te ryby pokazać. No wszystko jest zależne od kwestii organizacji. Natomiast powiedz mi jeszcze, tak zapytam tylko szybko, zanim coś powiesz, bo tutaj czas leci, a pytania ciągle dochodzą. Czy kluby organizują też jakieś swoje wewnętrzne konkursy, takie wiesz, takie no spotykamy się tam w weekend i coś robimy, czy raczej jednak opierają się na tych oficjalnych, powiedzmy, ustalonych przez IKGH datach i miejscach? Ogólnie no, największą imprezą tak naprawdę dla nas i najbardziej atrakcyjną są oczywiście te konkursy organizowane w ramach Mistrzostw Europy. Natomiast są też konkursy organizowane w innych kategoriach, typu na przykład poza mistrzostwami można zrobić zwykły konkurs, tak zwany zwykły. No wewnętrzne też oczywiście, nikt nie ma tutaj zabronione tego, żebyśmy organizowali przykładowo w naszym klubie jakąś wystawkę wewnętrzną, która po prostu miała pokazanie tych ryb, ocenia po prostu nawet samokształcenie nawet sędziów w takich też małych konkursikach, tak? Rzadko się to zdarza, powiem ci szczerze, aczkolwiek no, można nawet na konkursie zrobić dodatkowy konkurs, który na Mistrzostwach Europy, gdzie dodatkowy konkurs będzie niezwiązany z tym konkursem, ale podczas jego trwania można też taki zorganizować. Kwestia tylko środków finansowych, dostępności zbiorników, powiedzmy, czasu, no to są te czynniki, które wpływają na to, czy klub może sobie pozwolić na to, czy nie. No tak, oczywiście. Wiesz co, tutaj pan Konrad zadał jeszcze jedno bardzo fajne pytanie, ponieważ rzeczywiście słyszałem też o takim procederze, natomiast nie wiem, czy jest to dobre, niedobre, mianowicie przycinanie płetw. No, to się dotyczy tak naprawdę ryb wielkopłetwych, głównie triangla. Kiedy samiec jest to już, nie można powiedzieć stary, ale bardzo dojrzały, tak, przeważnie ma to miejsce ponad 6-miesięcznej rybie, kiedy ten ogon jest już potężny, wielki i ten samiec ma ciężko pływać, ciężko ma dogonić tę samiczkę, raczej jest to niemożliwe, żeby dogonił samiczkę. Jest taka możliwość, żeby tą płetwę przyciąć, nie uciąć, przyciąć. Umiejętnie trzeba to zrobić, żeby tej rybki właśnie nie uszkodzić, nie spowodować u niej krwotoku, żeby się po prostu nie wykończyła. Też trzeba to miejsce cięcia wysterylizować. Ja tego nie stosuję, bo ja po prostu nie prowadzę hodowli odmian wielkopłetwych, ale tak hodowcy, którzy na przykład bardzo chcą uzyskać potomstwo, kolejne potomstwo od wybitnego samca, mogą stosować taką metodę. Natomiast czy stosowanie czegoś takiego przed wystawą ma wpływ na ocenę? A to w tym momencie można zostać zdyskwalifikowanym. No jeżeli chodzi o cięcie powiedzmy formujące, na przykład? Jest to niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne w takim sytuacji, jeżeli zostanie udowodnione, że ta ryba została sztucznie przycięta, a taka osoba zostanie zdyskwalifikowana z wystawy. Mhm. Nie ten zestaw. Można nawet zupełnie stracić prawo do wystawiania ryb. Okej, kolejne pytanie, mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem poprzednie pytanie i dobrze je zadałem, na pewno pan Konrad tu napisze, natomiast tu jest takie pytanie, które mam nadzieję też, że dobrze przedstawię, czy wiadomo skąd są ryby tytułowane danym wystawcą, jak jest to sprawdzane, czyli zakładam, że chodzi o to, czy ryby wystawiane rzeczywiście były wyhodowane przez daną osobę. No myślę, że nie jesteśmy chyba w stanie weryfikować takich rzeczy, prawda? Tutaj tak naprawdę odgrywa rolę sumienie wystawcy, jego wiarygodność, jego tak naprawdę przyszłość i popularność. No, nikt to chce tak naprawdę zaistnieć, kto chce być poważany, chce być szanowany, nie zrobić czegoś takiego, że po prostu będzie oszukiwał.
Nie mówię, okay, że się tak nie zdarza, może tak się zdarza. Ja nikogo za rękę nie złapałem i ja nie mogę też nikomu tego udowodnić. To, tak jak powiedziałeś, raczej jest to niemożliwe. Aczkolwiek no, ktoś może się tam domyślać, czy coś tam, gdzieś tam ktoś wystawił, skądś mógł to pozyskać. Ale mówię, to są tylko bardziej pomówienia niż pewne dowody. Tak? Ktoś musiałby się przyznać do tego, żeby zostać za to tak naprawdę na 100% ukarany. No tak, natomiast chyba najfajniejszym takim przeżyciem wystawy jest to, kiedy rzeczywiście wiemy, że ta ryba została wyselekcjonowana przez nas. Pracowaliśmy nad tym kilka lat. Uwierz mi, że tak. No, to z pewnością. Słuchaj, kolejne pytanie. Gdzie edukować się w temacie gupików? Tak naprawdę, czy powiedzmy oprócz strony IKGH, która no też pewnie mówi dużo przede wszystkim o działaniu samego związku i tak dalej. Czy jest jakaś strona, którą byś polecił, na której można poczytać na temat gupików i zdobyć takie informacje, powiedzmy, praktyczne, a nie teoretyczne? Informacje praktyczne i tak naprawdę dobrą wiedzę, siłą wiedzę można, no nie chcę w ten sposób powiedzieć, że zapisać się do klubu, tak to jest wskazane, ale po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy się tym profesjonalnie zajmują, jeździć na wystawy, tam zawsze hodowcy są. Zawsze coś powiedzą, chętnie podzielą się swoim doświadczeniem. Lubimy się, tak powiem, chwalić tym, co osiągnęliśmy, więc na pewno nikt nie będzie tak, że ktoś nie będzie chciał porozmawiać. Tak? Strony, jakoby strony takiej prowadzonej nie znam. Może jest, nie znam po prostu. Ja w dużej mierze opieram się właśnie na rozmowach ze znajomymi, w dużej mierze opieram się na własnych doświadczeniach. A w internecie tak naprawdę, żeby czegoś się nauczyć, trzeba być specjalistą tej dziedziny. Trzeba wiedzieć, czego słuchać. Ale są też na szczęście jakieś grupy akwarystyczne, w których też udzielają się hodowcy i wbrew wszystkiemu znajdują ten czas, żeby podzielić się swoją wiedzą. Tak, Marcin, ale musisz wiedzieć, czy tak naprawdę ta osoba faktycznie jest fachowcem, czy to nie jest po prostu przypadkowa osoba, której się wydaje, że jest fachowcem. No tak, ale pozostaje nam gdzieś tam wierzyć, że ktoś, udzielając nam informacji, ta informacja może być zweryfikowana jeszcze przez kilka osób na tej grupie, na szczęście, które to przeczytają, być może poprawią, a być może poprą, więc to jest chyba dużym plusem, że mamy też dzisiaj z racji sytuacji, powiedzmy, tak jak wspomniałem wcześniej, w której nie możemy spotykać się gdzieś tam na wystawach, na konkursach, mamy chociaż możliwość porozmawiania ze sobą wszyscy, czy to na jakichś grupach, czy spotkania się tak jak tutaj z tobą dzisiaj. Natomiast wiesz co, tu mamy jeszcze troszeczkę czasu. Nie wiem, czy chciałbyś dodać coś jeszcze o wystawach, natomiast ja mam to takie pytanie, które już zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać o tym wcześniej, mianowicie tak naprawdę ten gupik moskiewski. Ja często widzę gdzieś tam ludzi chwalących się, one często różnią się gdzieś tam kolorem. Co mógłbyś opowiedzieć o tym gupiku? No więc tak, no, teoria jest taka, że gupik moskiewski, nazwa pochodzi od miasta Moskwy. Wiadomo, każdy kto kojarzy. A dlaczego? Bo po prostu hodowcy rosyjscy wyselekcjonowali te odmiany. One z początku nie były takie piękne jak teraz, były dużo jaśniejsze. Natomiast założenie, ich kierunkowanie w hodowli tych odmian spowodowało, że one po prostu teraz są tak piękne. Charakterystyka tych gupików moskiewskich. No, każdy mówi moskiewski. One są przeważnie wielkopłetwe bądź właśnie krótkopłetwe. Nie ma mieczowych, nie widziałem bynajmniej gupików moskiewskich mieczowych. Krótkopłetwe są rakietki. Charakteryzuje się tym, że przeważnie są czarne, granatowe, turkusowe, zielone, tak. To są te, które akurat tu na wygląd gupików moskiewskich w tej sytuacji mają tak naprawdę wpływ tak zwane zespoły genów, które tę cechę po prostu warunkują, tak. Gupik moskiewski to nie jest jeden gen, to jest zespół genów, który to powoduje. Zespół genów, który zabarwia przód właśnie na ten metaliczny taki właśnie wygląd i tył tułowia, korpusu, tak, czyli tej nasady ogona. Wtedy te ryby są całe wybarwione, prawda, granatowe, właśnie czarne bądź turkusowe. To ma na to wpływ
zawartość barwników w pigmentów tak naprawdę w skórze, prawda? Jeżeli mają pigmenty właśnie błyszczące, to są wtedy właśnie granatowe, jeżeli nie, to są właśnie czarne, matowe, jeżeli te pigmenty są żółte, ja bym tak mówił prosto, żeby każdy zrozumiał, no, wtedy te zielone po prostu. Aha. Oczywiście są też głupiki moskiewskie, które są po części tylko moskiewskie, wówczas mamy przód tylko metaliczny, ciemny, taki ładny, właśnie fajny, a tył może być wtedy właśnie wzorzysty, wtedy ogon może być właśnie wzorzysty, powiedzmy czerwony, czy tam jakiś, czy w tych kombinacjach właśnie kolorystycznych. W ten sposób, nie wiem, czy coś jeszcze chciał wiedzieć. Nie, no ja myślę, że zaspokoiłeś już tutaj tę potrzebę wiedzy z mojej strony. Powiedz mi, gdybyś miał dać kilka rad, ponieważ zostało nam 10 minut, a to chciałbym zapytać o kilka rad dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z gupikiem, ale niekoniecznie mówię tutaj o akwarium, wiesz, jednym akwarium w domu, natomiast chcieliby zacząć taką poważniejszą zabawę z gupikiem, w której staraliby się, powiedzmy, wyselekcjonować coś ciekawszego. Swoje rady. Przede wszystkim no, najważniejsze to jest zdobyć wiedzę. Wiem, że to nie jest łatwe, ale wiedzę, która pozwoli na zaczęcie tych prac, bo nie zaczniemy od tyłu, nie nakupujemy ryb i nie próbujemy coś uzyskać, nie wiedząc tak naprawdę, jak z tym zacząć, tak? Mm-hmm. Najpierw postarać się zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat samych gupików, na temat standardów czy cech, w jakie chcemy tak naprawdę później ukierunkować swoje prace. Czyli po prostu, czy to będzie standard wystawowy, czy to będzie kolor, czy to będzie kształt nasz wymyślony, bo nikt nie powiedział, że nie możemy swojego kształtu wymyślonego wyselekcjonować, prawda? Następnie no, przygotowanie, bo to teoretyczne przygotowanie, my następnie zaczniemy od przygotowania praktycznego, więc no, wiadomo, jeżeli chcemy prowadzić racjonalną hodowlę i robić te ryby, że tak powiem, poważnie, no to nie możemy się opierać na jednym akwarium, choćby nie wiem jak dużym, tak? Musimy mieć osobne zbiorniki na właśnie, tak jak wspomniałem u siebie, na 10 do 12 sztuk na różne funkcje, tak? Począwszy od oddzielenia samców od samic, poprzez dobieranie par do rozrodu, poprzez rozdzielenie lepszych samców od gorszych, lepszych samic od gorszych samic, młodszych od starszych, prawda? To po prostu tak jakieś założenie, jakiś plan po prostu sobie trzeba zrobić, plan działania, żebyśmy potem też tych ryb, że tak powiem, nie pomieszali. Trzeba to sobie opisywać, trzeba to sobie po prostu oznaczać, żebyśmy w jakiś sposób mogli to wszystko zaplanować, tak? Żeby to było jakoś robione w sposób sensowny, a nie po prostu wrzucamy ryby do zbiornika jednego, karmimy, podmieniamy wodę, bo to jest oczywiście bardzo ważne i liczymy na sukcesy, tak? Okej, a jeżeli chodzi o karmienie? Żywy, mrożony, gotowe płatki, granulaty? W moim przypadku mówię Artemia, pół na pół z granulatami, płatkami, z tabletkami pokarmowymi, bo też stosuję, nawet ze względu na glonojady, bardzo fajnie, że tak powiem, one sobie to też pobierają ten pokarm z tabletek. Pokarm pylisty dla marybku, pokarm granulowany dla ryb starszych. Frakcja zależy tak naprawdę od wielkości ryb. Płatki dla gupika. Ja też rozdrabniam w palcach, nie stosuję, ponieważ te płatki są duże, trzeba je rozdrobnić, one wtedy łatwiej mają pobrać ten pokarm. No i przede wszystkim Artemia żywa, wykluta. Kiedyś stosowałem mrożonki, obecnie nie stosuję, natomiast cały czas prowadzę po prostu wykluwanie z jaj tej Artemii. Dodatkowo uzupełniam to, tak jak wspomniałem, właśnie pokarmami suchymi, również z spiroliną, czy pokarmami zawierającymi właśnie dodatki witaminowe, dodatki wspomagające odporność, to bardzo, bardzo pomaga i dla tych ryb jest naprawdę dobre. Nie jest to coś złego. Przede wszystkim no, z żywego pokarmu możemy stosować oczywiście larwy czy owady pozyskane z naturalnych miejsc, ale tu akurat trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie prowadzić sobie czegoś do zbiornika. To dobrze by było mieć własną hodowlę takich, powiedzmy, dafni czy larw komara gdzieś u siebie na działce, gdzie mamy kontrolę nad tym, co tam jest, skąd jest. Możemy również prowadzić hodowlę na przykład nicieni, którzy się wystraszą. Chodzi o
chodzi o Gridala na przykład, to jest bezpieczne Pokémon, one nie są kurcze, a mają bardzo dużą zawartość też po prostu białka. Oczywiście i tłuszcz w tym jest też, trzeba uważać, żeby nie przekarmić i troszeczkę zabawy, żeby utrzymać taką hodowlę, ale no cóż, nie ma zabawy bez zabawy, tak, jeżeli nie będziemy się bawić z dobrym pokarmem i starać się temu zapewnić jak najbardziej, jak najlepsze warunki u siebie, to i nie będziemy mieli zabawy z ich jakością, z poprawą ich po prostu w przyszłości lepszymi wynikami, tak? To się później, jeżeli ktoś chce wystawiać się ryby na konkursach, to się po prostu przekłada później na nasze wyniki konkursowe. Im łapiemy więcej doświadczenia i mamy lepsze po prostu doświadczenie w hodowli tych ryb, dbaniu o nie, to później mamy lepsze punkty, tak? One są większe, zdrowsze, te płetwy są dopracowane, te kolory są bardziej nasycone i punkty są coraz fajniejsze. No to na pewno, słuchaj, jeszcze jedno pytanie, które mi się bardzo podoba. Co robisz z rybami, które już nie biorą udziału w hodowli z racji wieku, kondycji, stanowiska? Jak wygląda ich emerytura? Mam zbiornik taki, w którym są po prostu samce i osobne i samice, nie mieszam ich, bo nie chcę, żeby się nadal rozmnażały, bo to, co z tym robić po prostu. Rozumiem. Mam osobne zbiorniki i te ryby częstokroć dożywają starości później. Mam osobniki, które mają prawie 2 lata, także to już dla głupika jest górna półka wiekowa. Mhm. Część ryb, które mi się po prostu po selekcji nie przydają, bo mają jakieś tam drobne, powiedzmy, odchyły od mojej idealnej wizji, rozdaję znajomym, trochę ktoś obcy przyjedzie, nie mam z tym problemu. Coś tam się uda może sprzedać gdzieś tam tego, to po prostu wszystko idzie w koszty na utrzymanie hodowli. Nie mam z tego zarobku, nie prowadzę działalności handlowej, nie mam po prostu jakichś profitów, ale no coś trzeba robić, nie da się, że tak powiem, naprodukować tego i co dalej. Tak? Mam też oczywiście pielęgnicę pawiołki i tu niektórzy mogą mieć akurat pretensje o to, ale przeważnie jakieś ryby, że tak powiem, zupełnie nie odpowiadające mojej wizji, czy tam przejawiające jakieś objawy chorobowe, które lądują w towarzystwie pawiołki. No tak, no tak. Brutalne, aczkolwiek w naturze wiele ryb. Naturalne. Tak. Wiesz co, tu jest jeszcze jedno pytanie od Radowana, natomiast nie do końca rozumiem kwestię tutaj tych odciętej artemii, tu chodziło pewnie jakieś tłumaczenie lub żywa, więc zakładam, że albo chodziło o pytanie o mrożona czy żywa, czy też no, może liofilizowana czy żywa, czyli żywa. Liofilizowaną też stosuję, ale to dla skalarów, dla właśnie dla takich ryb, nie dla głupika przede wszystkim, dla innych ryb, w innym akwarium, mam takie akwarium ozdobne właśnie w mieszkaniu, więc kalory, one właśnie sobie pobierają tą liofilizowaną. Czyli to jest dla głupika naturalna, wylęgana artemia z jaj, tak? Wylęgana, tak jest. Wiesz co, jeszcze tutaj na koniec, czy jakiekolwiek rady, jeśli chodzi o choroby głupika, jakieś częste? Przede wszystkim stabilne parametry w akwariach. Częste, jak najczęstsze podmiany. No wiadomo, że jak ktoś robi z węża, to nie będzie tego robić 3 razy na dobę, ale nawet i 2 razy w tygodniu. Wodą przygotowaną, nie świeżo z kranu, bo ona musi odstać się, odgazować. Można dodać dodatek uzdatniający, jeżeli ktoś nie ufa tej wodzie z kranu, jak najbardziej. On wyłapie tam różne niepotrzebne związki, które w tej wodzie przebywają. I przede wszystkim jak najmniej stresu dla ryb, nie moczyć tych rąk co chwilę, nie stresować się, systematycznie karmić, przede wszystkim dobierać się pokarmami, zawierając w sobie właśnie dużo witamin, dużo związków, dużo minerałów, bo to też są bardzo ważne, sól, którą zawsze, ja będę zawsze pobierał sól dla rybników. No i przede wszystkim, no co, obserwacja, bardzo dużo obserwować, żeby wyłapać jak najwcześniej te objawy chorobowe, jakieś kołysanie się, jakieś tam chowanie się ryby, jakieś ocieranie się o różne tam, nawet i ozdoby w akwarium, ja akurat mało stosuję takich rzeczy, ale ozdoby, wszelkie nienaturalne pływanie, że tak powiem, ucieczka gdzieś tych ryb, jakieś próby wyskakiwania z wody, bo i takie rzeczy też się zdarzają. To wszystko może świadczyć o początkowych fazach chorób. No mówię, ja preparatów nie będę podawał żadnych, bo to tak naprawdę jest długa droga, zanim zastosujemy preparat. Trzeba najpierw wiedzieć, na co dostosować ten preparat, żeby wiedzieć, jaki ten preparat. Natomiast, no mówię, przede wszystkim prewencja, no jak najbardziej prewencja i obserwacja. Okej,
kończy nam się czas, minęła już dosłownie prawie godzina. Także tak, bardzo szybko. Widziałeś, mówiłem, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Padały tutaj podziękowania też od osób, które nas oglądają, także dziękuję wam za to, że poświęciliście zawsze czas. Można też pytać się w internecie, no, ja też biorę udział w różnych grupach tematycznych, głupikowych, nie? To zawsze można pytać. No, także poszukujcie tutaj Mariusza, pytajcie, bo to jest chyba najważniejsze, ja też zawsze pytam, teraz miałem szansę pytać, również zadać trochę swoich pytań, także jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że tutaj też parę osób pytało już o kolejne tematy, że niedługo pojawią się też i tematy innych ryb żyworodnych i też innych ryb. Dzięki wielkie, pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia. Cześć Mariusz. Cześć, do zobaczenia.